Przepraszam, raz jeszcze rozpoczynam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Anna Koczur i mam przyjemność poprowadzić dla Was cykl wywiadów Beskidzkie Herozki. Są to cykliczne wywiady z inspirującymi kobietami z naszego regionu. Spotykamy się dwa razy w miesiącu o godzinie 21:00, właśnie w poniedziałki. Cykl ten realizuję we współpracy z Centrum Handlowym Sarnistok, które mocno wspiera takie kobiece inicjatywy, jak również jest fundatorem kart podarunkowych zarówno dla moich gości, jak i dla Was, moich obserwatorek. Także taką kartę możecie zdobyć, wpisując w komentarzu pod wywiadem, czym lub do czego zainspirowała Was historia danej herozki. I na takie odpowiedzi macie czas do 21 listopada, czyli cały tydzień, aby obejrzeć nasz wywiad. Wiem, że sporo osób ogląda nas po transmisjach, one są zapisane na profilu Beskidzkiej Mamy, także sporo osób ogląda i komentuje w późniejszym czasie, także macie cały tydzień na to zadanie konkursowe. A moim dzisiejszym gościem jest Uliana Worobec. Przedstawię Ciebie pokrótce. Dzień dobry. Witaj. Witaj, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego cyklu. Ula jest samodzielną mamą czwórki dzieci. W 2015 roku przyjechała do Polski z Ukrainy za pracą. Jej historia tak naprawdę nadaje się na scenariusz dobrego filmu sensacyjnego, gdyż pierwsze dni w naszym kraju spędziła w Warszawie na dworcu, ponieważ została oszukana, obiecano jej pracę, której w rezultacie nie było. Potem uciekła z obozu pracy oraz przed innymi oszustami, którzy usiłowali zwerbować ją do pracy przymusowej czy agencji towarzyskiej. W końcu została administratorką portalu Praca dla Ukrainy, skończyła także administrację i zaczęła udzielać porad prawnych dla cudzoziemców w Ośrodku Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej. Gdzie obecnie mieszka? No i w zasadzie, kiedy wszystko zaczęło się dobrze układać dla niej i jej dzieci, to wybuchła wojna na Ukrainie i Ula ze wszystkich sił zaangażowała się w organizację pomocy swoim rodakom. Ula, witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dzień dobry, a ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło dzisiaj być z Tobą. Super, że możemy się spotkać po tych początkowych problemach z dźwiękiem. Ula, ty ukończyłaś studia dziennikarskie we Lwowie. Miałaś wymarzoną pracę, byłaś dziennikarką, dyrektorką lokalnego radia we Lwowie i po 13 latach, tak jak doszukałam się w jednym z wywiadów tej wymarzonej pracy, cudownej rodziny, no wszystko tak naprawdę z dnia na dzień legło w gruzach. Co zmusiło Cię do przyjazdu do Polski za pracą w 2015 roku? Proszę, powiedz. No naprawdę, jeżeli opowiadać o moim życiu na Ukrainie, to było podobne do bajki. Bo miałam super męża, czwórkę dzieci, pracę marzeń, skończyłam studia też, które chciałam, więc wszystko było idealnie. Jednak wszystko dobre ma właściwie się kończyć, tak samo w moim życiu. I w 2000, jeżeli się nie mylę, to był 13 rok, bo staram się zapomnieć tą straszną datę, moja córka trafiła w wypadek samochodowy, który po prostu zmienił nasze życie. Zmienił nasze życie pod kątem tym, że w ten czas ich tato nie za bardzo chciał angażować się właśnie w ratowanie córki i zostałam sama z problemami. Więc na początku zaczęłam sprzedawać to, co można było sprzedać. No a później, jak już brakowało pieniędzy, jednak mają właściwie już też się kończyć, to weszłam w długi. No i kiedy już dziecko było ratowane, przeszła rehabilitację, to okazało się, że długi trzeba płacić. A wtedy akurat na Ukrainie wybuchła tak jakby pierwsza wojna, pierwsza fala, bo to było po Majdanie. I właśnie, bo wojna w Ukrainie rozpoczęła się nie w 2022 roku, a jeszcze w 2014. Więc wtedy był mocny skok dolara. Akurat kredyt miała w tej walucie i z 8 nagle się zrobiło 23 i zrozumiałam, że to już koniec, że po prostu w swoim kraju sobie nie poradzę i wyjechałam na zarobki. A obiecano mi wtedy całkiem przyzwoite zarobki. Jeżeli na przykład na Ukrainie ten czas zarabiałam około 200-300 euro,
to pod Warszawą obiecano mi 1000 euro i właśnie to mnie jakby podbiło wyjechać. Tak, co najgorsze, że właśnie tej pracy marzeń nie było, to tylko był taki jakby pretekst dla wyjazdu, ale właśnie akurat z tego wszystko się zaczęło. No a później już były przygody za przygodami. Jak powiedz, wspominasz te pierwsze dni w Polsce, miesiące, bo była to stolica Polski, przyjechałaś do Warszawy, także można powiedzieć do miasta możliwości, jednak ciebie spotkało coś zupełnie innego, tak? Zostałaś oszukana. No tak, bo właśnie jako dziennikarka, kiedy jeździłam za granicę, to na granicy zawsze była Straż Graniczna mocno uśmiechnięta. W stolicy czy w innych miastach czekał na mnie dobry hotel, śniadanie, wycieczki. Ktoś się mną zaopiekował, a kiedy wyjechałam jako emigrantka, na granicy nikt się do mnie nie uśmiechał, a na dworcu nikt na mnie nie czekał. I to dla mnie był taki totalny stres między Polską, którą znałam do 2015 i Polską, którą poznałam w 2015. To były jakby dwa zupełnie innych świata, z którymi się po prostu nie mogłam pogodzić. Jak to może tak być? Po prostu taki inny świat. Inny świat, kiedy jesteś emigrantką. I właśnie tak by ta praca, którą miałam mieć w Warszawie, okazało się w ogóle, że nikt na mnie nie czekał. Zaczęłam szukać pracy na własną rękę. Tak trafiłam na cukiernię pod Łodzią, którą później się okazało, że to funkcjonowało jako obóz pracy, gdzie w ogóle nie można było nic zarobić. Skąd uciekłam, później trafiłam jeszcze do jednej firmy, która też jakby zmuszała do takiej pracy nielegalnej, znowu uciekłam. W końcu myślałam, że znalazłam pracę na reception, a okazała się to agencja towarzyska. Więc cały czas miałam jakieś same totalne porażki i ja już po prostu z dnia na dzień planowałam pakować walizki i wyjechać, bo po prostu miałam serdecznie dość. I kiedy na dworcu zostałam, miałam tylko 5 złotych kieszeni, miałam straszny wybór, czy kupić sobie jakąś tam bułeczkę, jogurt, czy jakąś owsiankę z mlekiem, czy skorzystać z internetu, żeby poszukać jakąś pracę, jakieś mieszkanko, bo odczułam, że spędzę kolejną noc na dworcu. Wybrałam internet i na szczęście wygrałam, bo tam spotkałam osobę, która stała się moim takim aniołem stróżem na najbliższych kilka miesięcy, a teraz się okazało na kilka lat. Mhm. A powiedz mi, no, co tak najbardziej cię rozczarowało po przyjeździe do naszego kraju, jeżeli miałabyś wskazać taki moment? No, ja byłam osoba na początku, jak przyjechałam do Polski, bardzo naiwna. I jak się teraz okazało, że mnie wprowadzić w błąd, to było tylko kwestia czasu. Z czego właśnie takie oszuści korzystają, bo oni widzą, kogo można gdzieś tam nakręcić, podbić i tak dalej. I akurat co oni robią? Taki wywiad środowiskowy, jakie masz problemy, a później z tych problemów jakby na ciebie cisną. No musisz pracować, bo masz dzieci, no musisz pracować, bo masz tam chorą matkę i tak dalej, więc manipulują ludźmi i ja też byłam takim elementem tej manipulacji. Ale dzięki mojemu przyjacielu, który właśnie pomógł mi znaleźć tą ścieżkę, zrozumieć, jakie ja mam możliwości, bo powiem szczerze, że ja pomagam teraz ludziom, dlatego że jak najbardziej rozumiem, jak to być w obcym kraju, nie mając wsparcia, nie znając języka, nie mając kasy. Niestety teraz w większości takiej sytuacji spotkali osób z Ukrainy, które uciekają od wojny. Ja byłam na ich miejscu. Może nie uciekałam przed wojną, ale uciekałam przed długami, przed jakimiś problemami i tak dalej. Tak jakby każdy ma swoją jakąś historię. Tak. I powiem szczerze, jeżeli by nie te ludzie, które spotkałam po drodze, które na szczęście są ze mną do dzisiaj, nigdy w życiu by nie było tej Uli Worobec, która jest dzisiaj. Ja by już dawno spakowałam walizkę, wyjechałam do domu i nie wiem, jaki by miałam los. Może bym miałam lepszy, może gorszy. Teraz jeszcze tego nie dowiem, ale jestem bardzo szczęśliwa w tym mieście, gdzie jestem teraz i ja myślę, że to jest moje miejsce. Więc właśnie kiedy poznałam Andrzeja, a poznałam go na dworcu w kawiarence internetowej, gdzie tam coś załatwiał, ja tylko podpytałam, czy może kojarzy, gdzie jest jakiś hostel, gdzie można spędzić noc i on powiedział, że on ma hostel. Z jednej nocy zrobiło się kilka miesięcy, później pół roku. Na początku mieszkałam na barter, bo nie miałam pieniążków, więc nie miałam z czego zapłacić, więc ja sprzątałam, gotowałam, a natomiast miałam mieszkanie, łóżko miałam, nie mieszkanie, miałam łóżko w hostelu. I to było już coś cudownego, bo do tego czasu spać na laweczce na Dworcu Zachodnim było tak nie do końca przyjemnie, powiem szczerze, więc już jakby te łóżko w hostelu to dla mnie było jak magia, taka cudowna magia.
I tak krok za krokiem zaczęłam szukać pracy. No i właśnie w jednym dniu Andrzej się wkurzył, bo zobaczył, że cały czas musi mi pomagać, bo po każdym rozczarowaniu siedzę i płaczę, a on musi z tym mieć styczność, niestety, bo mieszkaliśmy w jednym hostelu. I on usiadł naprzeciwko mnie i powiedział: Kobieto, zastanów się, co umiesz robić, poza tym, że robisz okropne problemy. I ja się rozpłakałam, powiedziałam, że nic nie umiem robić. I wie, wiesz, co było? On powiedział: Nie, kobieto, siebie nie doceniasz. Może nie będziesz mega dziennikarka, dlatego że nie znasz języka polskiego, nie będziesz tam jakaś super na reception pani, bo nie posługujesz się wszystkimi językami świata, ale smacznie gotujesz, więc możesz uderzyć w kierunku gastronomii. Masz czwórkę dzieci, które z tobą przetrwali, więc umiesz się opiekować dziećmi. I on mi dał takie niby wskazówki. I ja tak sobie pomyślałam: No tak, naprawdę, umiem to robić. I zaczęłam szukać pracy w tych kierunkach. I właśnie od tego się zaczął mój taki mini sukces. Krok za krokiem, powoli zaczęłam jakby powoli zarabiać. To było najważniejsze. Ale po jakimś czasie, dosłownie po miesiącu, odczułam, że mam mocną degradację, że degraduję po prostu, bo ja zawsze pracowałam z ludźmi, pracowałam z takimi wykształconymi ludźmi, mieliśmy dużo tematów, a na kuchni rozmawiałam tylko z garnkami, jakaś ta rozmowa nam nie do końca szła i skojarzyłam, że potrzebuję czegoś takiego, chociażby czas od czasu z kimś porozmawiać. Więc znalazłam fundację, gdzie była prezesem Weronika Marczuk. I ona jakby dała mi takie światło w końcu tunelu, tak jakby druga osoba, która poprowadziła mnie w taki inny świat. A trafiłam do Weroniki przez przypadek. Ona organizowała festiwal pierogów, ja robiłam pierogi, więc Andrzej mnie zmusił, żeby ja jakby wystartowałam na tym festiwalu, bo był przekonany o moim spektakularnym sukcesie. Ja nie, on był przekonany, bo powiedział, że są super. Więc pojechałam na ten festiwal pierogów i od tego zaczęła się przyjazd z Fundacją Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy w Warszawie oraz Weroniką Marczuk. No i poznałam tam jeszcze też mnóstwo osób. No i Weronika mnie przekonała, jak opowiedziałam swoją historię, że ja nie mogę żyć w jakimś strachu, jakimś paraliż mieć, po prostu się nie rozwijać, bo takie coś mnie spotkało. A na odwrót, pójść na policję, powiedzieć, że takie i takie miało miejsce. Po prostu trzeba takie rzeczy stopować na bieżąco. I ja wyczułam, że potrzebuję wiedzy, bo ja przyjechałam do kraju, o którym prawie nic nie wiem. To znaczy, wiem, co to jest Polska, stolica Polski, ale nie znam przepisów, nie znam różnych takich momentów, więc to mnie jakby zbalansowało i dało chęć studiować. Więc wtedy zapisałam się na administrację, gdzie akurat dokształciłam się w kodeks pracy, kodeks administracyjny, kodeks cywilny, postępowanie administracyjne, więc to już zbudowało trochę moją wiedzę, co teraz pomagać ludziom. No i później właśnie pracowałam w Weroniki. Też miałam tam różne zlety i upadki. I też planowałam już pakować walizkę, jak i po raz kolejny, bo to było takie moje hobby, pakowanie walizki. I akurat Weronika wymyśliła takie wydarzenie, Dzień Wdzięczności, gdzie ja miałam jakąś swoją rolę. I ona mówi: Wiesz, Uleczko, już jesteś zaangażowana w ten projekt. 17 marca mamy wydarzenie. Po tym dniu możesz robić, co chcesz. I akurat w tym dniu poznałam redaktora pracy dla Ukrainy, który był zainspirowany moją pracą, tym, co robiłam 100 rzeczy naraz, i po prostu tym samym dniu zaproponował mi pracę, i następnego dnia wyjechałam do Bielska. To była taka szybka piłka. Wow, to spędziłaś w naszej stolicy ponad rok, tak? Ponad rok Gdzieś tak czasu. mniej więcej, tak. Gdzieś I około roku miałam taką. w tym czasie cała gama tutaj wydarzeń, od wzlotów po upadki i kolejne wzloty, także no, jestem pełna podziwu, że to przetrwałaś, ale jeszcze był taki moment, w którym ty trafiłaś do obozu pracy właśnie pod Warszawą i później pomagałaś naszym służbom, wskazywałaś tak naprawdę miejsca, które mogą być potencjalnie takimi obozami pracy, gdzie po prostu ludzi się wykorzystuje. Także jak to wyglądało dokładnie? Bardzo pomocnym w tym stał się portal pracy dla Ukrainy, dlatego że pan Daniel mnie zaprosił, aby po prostu pomogła mu poprowadzić ten portal, tak jak on był polsko-ukraiński, a on w ogóle nie zna języka ukraińskiego. Więc zobaczył, że jestem idealna, bo jestem dziennikarka, bo umiem pisać, umiem mówić, więc się nadaje. Ale tak wyszło, że kiedy zaczęłam prowadzić ten portal jako administrator,
nagle zaczęli wydzwaniać i pisać osoby, które byli oszukiwani przez pracodawców. Mhm. I właśnie to obudziło we mnie taką jakby, nie to, że zemsta, tylko jakąś taką moc dodatkową, po prostu jakby odczułam to wszystko, co przeżyłam, swój czas, jakby zrozumiałam każdą tą osobę, która do mnie zaczęła dzwonić i to jakby spowodowało to, że zaczęłam zbierać, bo później ludzie pisali do mnie i na Facebooka, to były różne źródła przekazywania informacji, na maila, więc zaczęłam zbierać takie informacje i nie mogłam być przekonana, że to jest obóz pracy, bo do tego są odpowiednie służby, prawda? Tak. Więc jeżeli miałam takie informacje, że coś się złego dzieje, po prostu to przekazywałam, czy do Lastrady, czy na przykład do Straży Granicznej, bo na przykład kiedy osoba jest bez dokumentów, bo zabrano jej dokumenty, plus wykonuje pracę za darmo, to już jest handel ludźmi, o czym pracodawcy niektóre pewnie nie kojarzą, bo oni w taki sposób, jak później wyjaśnili, chcą zatrzymać pracowników, ale to jest metoda po prostu, która jest niezgodna z prawem. No i właśnie mówię, że słowo obóz pracy jest bardzo głośne, bardziej chodzi o pracodawców, które były nieuczciwe. Więc później się służby zajmowali i traktowali, czy to jest obóz pracy. Powiem, że z tej całej historii było kilka takich prawdziwych obozów pracy, gdzie był prawdziwy handel ludźmi. Nawet jedną osobę było aresztowano. Prawdopodobnie, jeżeli sprawdzałaś sobie artykuł, tam był taki Mirosław K. Mhm. To właśnie ta osoba prawie ponad 10 lat popełniała te przestępstwo, aż w końcu ludzie przestali się bać. Po prostu złożyli zeznanie do policji i osoba została aresztowana na kilkanaście dobrych lat. Wow. Więc były różne przygody, ale swoje przygody jakby skończyłam, kiedy do Polski przyjechały moje dzieci, bo tak. Dopiero wtedy pomyślałam, że to, co robię, nie jest do końca bezpieczne. No tak, zdecydowanie. No i ma jakieś zagrożenie minimalne, prawda? Mhm. Tak, czyli dzieciaki dołączyły do ciebie, czwórka twoich dzieci dołączyła, jak przeprowadziłaś się już do Bielska-Białej. Jak one I tak po roku, aż po roku, to już minęło trochę czasu. A, po roku. Półtora roku mieszkałam bez dzieci. Mhm. Półtora roku byłaś rozłączona z dziećmi. One były pod opieką twoich rodziców, także prawie dwa lata. No i jak one się tu odnalazły? W jakim wieku były, jak przyjechały do Polski, do Bielska? Akurat to był bardzo fajny czas, dlatego że Zosia poszła do pierwszej klasy, Krystyna do trzeciej, Alex do piątej, a Tatianka do szóstej. Aha. I właśnie kiedy szukałam jakieś placówki dla swoich dzieci, to w pierwszej kolejności rozglądałam takie bezstresowe, żeby to było miejsce. Oczywiście nie do końca w ten czas patrzyłam na szkoły zwykłe, bo dwójka moich dzieci, jedna po wypadku samochodowym, a drugi Alex miał problemy też zdrowotne, więc mieli naukę indywidualną i one nigdy nie chodzili do szkoły. W Polsce, żeby zdobyć naukę indywidualną, to trzeba przejść jakąś ścieżkę, a ja wiedziałam, że nie mam na to czasu. Więc pomyślałam, że dobrze by było, żeby dzieci poszły do normalnej szkoły, ale gdzie klasa jest malutka, to znaczy od 5 do 10 uczniów i znalazłam szkołę waldorską, która akurat idealnie spełniła moje oczekiwania. Bo w ten czas, jak my przyjechaliśmy, to był 2017 rok, na przykład największa klasa to była Zosia 15 osób. Alex miał w ogóle 7 i Krystyna też gdzieś około 10. To znaczy, że to były takie malutkie, kompaktne klasy, prawie nauka indywidualna, tylko grupowa, prawda? I dzieci bardzo szybko się zaklimatyzowali, dlatego że te małe grupy pozwoliły nauczycielce więcej czasu po prostu im poświęcić, prawda? Tak. I tak krok za krokiem właśnie oni poznali swoich rówieśników, no i całkiem tak powoli się fajnie zaklimatyzowali. Już później tak wyszło, że zmieniło się moje życie finansowe, bo też miałam tam swoje finansowe upadki, więc tak jak szkoła była płatna, to musiałam szybko ją zmienić. No i wtedy poszliśmy do też bardzo fajnej szkoły dziewiątki, gdzie dzieci po prostu się czuli perfekcyjnie, bo już dobrze mówili po polsku, a tam w tej klasie też były dzieci z Ukrainy, więc dali im taką rolę tłumacza i oni się czuli takie bardzo docenione, więc bardzo fajnie się czuli w tej klasie, w tych grupach. No a teraz to już te dzieci moje całkiem dorosłe, bo dwójka już chodzi do technikum, a Krystyna w tym roku ma egzamin ósmoklasisty. To już nam spłynęło ponad 5 lat, to już trochę czasu jest za nami. To jest, tak, no też twój język polski jest bardzo dobry, także to w ogóle super. A powiedz mi, bo zaczęłaś właśnie, skończyłaś studia z administracji po to, aby zostać właśnie doradcą prawnym, bo czułaś, że chcesz pomagać cudzoziemcom we wszelkiej biurokracji związanej z legalizacją, w ogóle znalezieniem i legalizacją pracy, także kto do ciebie trafia po taką pomoc, jaką oferujesz teraz?
No, od zawsze, czy byłam administratorem na portalu administracja, jakby praca dla Ukrainy, czy ośrodku integracji MyBB, czy pracowałam w Fundacji ZUS w Krakowie, zawsze był jeden temat, to jest legalna praca. Więc zazwyczaj to są pracownicy, nie tylko z Ukrainy, też z innych krajów są. Był taki czas, że było bardzo dużo Białorusinów, kiedy tam zaczęły się zaworuszki takie różne. W Bielsku bardzo dużo jest obcokrajowców anglojęzycznych, które też potrzebują pomocy i wsparcia, bo też potrzebują kartę pobytu. Więc to w pierwszej kolejności to są pracodawcy, oczywiście, które poszukują pracowników i chcą dowiedzieć się, jak to właśnie ich zatrudnić poprawnie, a w drugiej kolejności to są pracownicy, które albo się rozglądają za dobrą pracą, albo mają jakieś kłopoty z tym samym pracodawcą, to znaczy różnie to jest, albo po prostu chcą się legalizować. Teraz jest trochę uproszczona ścieżka dla osób z Ukrainy z powodu działań wojennych, więc Ukraińcy w tej chwili w ogóle nie potrzebują żadnych zezwoleń do pracy, co ułatwia tą ścieżkę legalizacji. Jednak inne narodowości mają takie swoje metody, a ja to staram się na bieżąco śledzić za wszystkimi innowacjami, za wszystkimi nowymi ustawami, które właśnie z dnia na dzień mogą się pojawić, bo niestety takie cuda też się zdarzają, że zasypiam z jedną ustawą, a obudzam się, już mamy wszystko troszeczkę inne. Więc trzeba szybko, na bieżąco reagować, żeby ludzie nie popełniali też tych błędów. Tak jak było z PESEL-ami. Na przykład wieczorem był jeden formularz, rano już mamy drugi formularz. I to tak, no trzeba po prostu to śledzić i pomagać i wspierać. Jesteś już, no byłaś już jakiś czas, wiele lat w naszym kraju i to życie w zasadzie sobie ułożyłaś i wszystko było w porządku do dnia 24 lutego tego roku. Powiedz, no jak wspominasz ten dzień? No powiem, że ten dzień 24 lutego to pewnie jest najgorszy dzień w moim życiu, bo ja wcześniej myślałam, że wypadek córki to jest najgorszy. Okazało się, że to jeszcze był tylko taki przygotowawczy moment. Później była pandemia, która też myślałam, że to jest koniec świata. Okazało się, że to nie był koniec świata, to tylko był czas przejściowy i prawdopodobnie te wszystkie, powiem tak, historie mojego życia przygotowały mnie do najgorszej sytuacji, która mogła nawet do dzisiaj się nie układa w mojej głowie, do wojny. Bo pamiętam, jak zadzwoniła do mnie matka rano, to gdzieś było po 6:00 i mówi: Ula, wojna. Ja myślałam, że ona sobie jaja robi po prostu. 6:00 rano do mnie dzwoni z takimi informacjami i ja po prostu poszłam spać. Myślę, że ta matka już sobie, no po prostu ma jakieś bezsenność i po prostu też mi przeszkadza. Ale później jakoś tak się obudzam i myślę, że to niemożliwe, żeby takie sobie żarty robiłam. Ja czytam w mediach i piszę, że naprawdę jest wybuchła wojna. I to po prostu zmieniło całe moje życie, bo do godziny czasu już byłam w biurze, gdzie już zaczęły się setki telefonów i co najciekawsze, że na początku było setki telefonów od osób, które chcieli zakwaterować osób z Ukrainy, bo Ukraińcy nawet jeszcze nie wyjechali, nawet jeszcze nie dojechali do Bielska, a już mieliśmy pod drzwiami tłumy ludzi, które po prostu chcieli tymczasowo jakby u siebie zakwaterować osoby z Ukrainy, rodziny z Ukrainy i tak dalej. Dla mnie to był totalny szok, bo powiem szczerze, że już mieszkam w Polsce trochę czasu, no czegoś takiego jeszcze nie widziałam, naprawdę. To był po prostu dla mnie taki wow i dla mojej koleżanki, i dla pani Grażyny, która jest prezesem stowarzyszenia, po prostu dla całej naszej ekipy. Po prostu to był totalny szok. I my przez przypadek z Centrum Integracji stali się centrum kryzysowym. Ja od marca, od lutego marca do czerwca, nie pamiętam kiedy spędziłam 8 godzin, miałam snu i spędziłam ten czas w domu. Bo cały czas my byliśmy MyBB, bo cały czas były telefony. Później było tych telefonów już bardzo dużo i trzeba było ludzi zabierać z granicy, dowozić do granicy, jakieś szukać jedzenia, ubrania, noclegi. To po prostu był koszmar. Ja prawie 2-3 tygodnie nie widziałam swoich dzieci. Ja po prostu nawet nie wiedziałam, jak oni funkcjonują, bo po prostu nawet nie miałam na to czasu. I w końcu przyszły moje dzieci, czwórka do mnie i powiedzieli: wiesz, mamo, my cię bardzo lubimy, czy możemy tobie pomóc? I wtedy właśnie zaczęła się taka... Po prostu cudowny moment, że syn z córką, jak mogli, pomogli właśnie w zakwaterowaniu, w poszukiwaniu noclegu, w takich rzeczach, a dwójka mniejszych dzieciaków wspólnie z fundacją, która się zajmuje zwierzątkami, zajmowali się psami, kotami i innymi zwierzątkami, nazywa się jak to pies uchodźca, które też przyjechali do kraju, potrzebowali weterynarza, lub właśnie potrzebowali jakiejś opieki, no cokolwiek, był jakiś problem, czy nawet karm potrzebowali, bo oni nie mieli, niektóre osoby z jednym plecakiem przyjechali.
I najciekawsze było to, że w plecaku był bardziej kan dla psa niż dla dziecka, które było obok. I to po prostu było takie, to było coś po prostu niesamowite, że teraz wspominam i łzy mi po prostu w oczach, bo to taki moment, który tylko w filmach horror widziałam, naprawdę. I to nawet w horror nie było takie straszne. Widzieć te wszystkie przerażone oczy, wystraszone dzieci, ale na szczęście udało się nam pomóc w miarę naszych możliwości. Oczywiście poza ośrodkiem integracji w Bielsku jest centrum kryzysowe, właśnie, które pełni tą funkcję. Pojawiła się filarowa, które po prostu trochę pomogli to wszystko jakby nam ułatwić sprawę, a do nas dołączyło dziesiątki wolontariuszy, które też w ramach jakby takiej wolontariatu łączą swoją pracą, próbowali też nam jakoś pomóc i nam się udało to wszystko przeżyć i przetrwać. A powiedz mi, Ula, co z twoją rodziną, bo też no, wiem, że rodziców masz na Ukrainie i pewnie też jakieś kuzynostwo, czy ich się udało również sprowadzić? No, moja rodzina mieszka w Lwowie, więc ojciec stwierdził, że Lwów jest bezpieczny. I nawet za wszelkie pieniądze świata i prośby nie planuje wyjeżdżać. A matka tak czasami nas odwiedza, bo jednak tęskni za wnuczkami, bo my staramy się, my z dziećmi w Ukrainie byliśmy w tym roku tylko, także z dziećmi mam na myśli, bo ja to sama byłam więcej razy, ale dzieci byli tylko na pogrzebie swojego ojca i drugi raz pojechaliśmy też, żeby też odwiedzić jeszcze raz jego mogiłę i tyle. I to było też dla nas taki bardzo trudny moment, bo po ojca słowach Lwów jest bezpieczny, ale same te alarmy i te różne dźwięki dziwne, te chowanie się do piwnicy, ona po prostu przeraża. Jeżeli na przykład w Polsce jest cicho, to tam pierwsze dwa dni to dzieci się czuły tak bardzo niepewnie, powiem szczerze. Jest taki lęk, powiem delikatny, bo nigdy nie wiesz, gdzie uderzy. I to jest najstraszniejsze. A powiedz mi, co było najtrudniejsze w organizacji tej całej pomocy dla Ukraińców tutaj w Bielsku? Bo no, najtrudniejsze to, że doba ma tylko 24 godziny. To był najtrudniejszy moment i nic nie mogliśmy z tym zrobić, niestety. A ile osób w ogóle przewinęło się tak jakby przez waszą organizację, znaczy przez organizację, w której właśnie pracujesz? Masz takie dane? Ilu osobom? No, powiem, że u nas to było ponad 1000 osób na 100%, bo jeżeli chodzi fizycznie, bo telefonicznie tam było 1000 osób, ale fizycznie gdzieś około 1000 osób nam się przewinęło. Mhm. Ale ja jeszcze ponad 3 miesiące byłam wolontariuszka w Urzędzie Pracy przy wydawaniu PESEL-u, to tam jeszcze poznałam kilka tysięcy osób, które właśnie starali się o ten numer PESEL, więc znajomości mam teraz dużo i osób z Ukrainy również. I powiem, że bardzo się cieszę, że do Bielska przyjechało bardzo dużo ciekawych osobowości. To są artyści, malarze, piosenkarze, takie fajne osoby, z którymi się bardzo fajnie czuję. Po prostu takie utalentowane osoby. Ja to ostatnio w ogóle na swoim Facebooku tylko publikuję różne fajne rzeczy, które robią te osoby. I myślę, że jak będzie jarmarek bożonarodzeniowy, to będzie okazja to wszystko zobaczyć na żywo. Bo ich namawiam na to. A żeby wzięli udział, tak? Jako tak, wystawcy? Żeby wzięli udział i dołączyli właśnie do jarmarku bożonarodzeniowego i pokazali swoje talenty, bo naprawdę są fantastyczne. No to czekam z niecierpliwością. A powiedz, jak wygląda obecnie teraz sytuacja uchodźców? Czy to są osoby, które gdzieś tam znalazły pracę, jakoś są w stanie się utrzymać? Czy mieszkają u kogoś? Jak utrzymujesz kontakt? Ja powiem, że niestety nie mam możliwości wiedzieć o losie wszystkich osób, które się przewinęli w ogóle przez MyBB, przez inne urzędy. Bo to jest po prostu niemożliwe, bo niektóre osoby pojechali sobie dalej, niektóre wrócili na Ukrainę. To był taki czas, że wszystko było zmienne. Ale te osoby, które zostały, to wiem, że około 60-70 osób, dzieciaków, poszli do polskich szkół, bielskich szkół. Niektóre kontynuują naukę na Ukrainie, jednak kontynuują online. To ma takie bardziej bezpieczniejsze, gdzie jeszcze ta nauka online jest, bo oczywiście w Mariupolu, w Charkowie, w Chersonie to tej nauki już dawno nie było. W okupowanych takich terenach. Poza tym rodzice, gdzie na przykład, bo rodzice zazwyczaj to same kobiety z dziećmi. Kobiety pracują.
na przykład te kobiety, które nie pracują, to sięgają po pomoc, żeby założyć własną działalność, bo są na przykład matki, trójkę, czwórkę dzieci, które po prostu fizycznie nie mają z kim tych dzieci zostawić, a jednak przepisy polskie mówią, że na przykład dziecko w takim wieku same w domu być nie może. A zazwyczaj w Bielsku są fabryki, gdzie są 3-4 zmianówki, więc osoba w nocy idzie do pracy, a to dziecko zostaje same. To jest też takie nie do końca okej. Więc mając jakieś pewne talenty, osoby rozglądają się z zakładanie własnych firm. Najpierw spróbowali działać jako firma nierejestrowana, ale teraz już te wszystkie firmy próbują legalizować, bo właśnie łączą swoje życie z Bielsko, no i chcą tu zostać. To jest bardzo fajnie. I skąd ja o tym wiem? Bo oni przychodzą właśnie po doradztwo i proszą wsparcie, pomoc. Tak powstało kilkanaście projektów w Bielsku, właśnie aktywizacji zawodowej kobiet, to robią różne fundacje. Ja akurat miałam szczęście dołączyć, był jeden projekt w Krakowie i dwa projekty w Bielsku. Jeden właśnie o przestrzeni przyjaznej dzieci, to taki nowy projekt od tego Towarzystwa Przyjaciół, a drugie to było z Fundacji Doradców Zawodowych, gdzie właśnie też oni mieli grant i na taką zawodowe przygotowanie osób z Ukrainy. Więc z tego skorzystało też około 20 pań, z których 19 już mają pracę. Więc te metody działają i ja powiem szczerze, że ja od początku byłam przekonana, że będą te projekty od początku, bo ja jako osoba, która też przyjechała z Ukrainy, która byłam na wysokim stanowisku i nagle pojawiło się u mnie odczucie, że jestem na poziomie nie 0, a minus 1, to jest bardzo trudny poziom. I dużo osób odpowiada, o, każdy musi przejść, nieprawda. Jedna osoba jest mocniejsza, druga jest słabsza. Każdy ma swoje elementy przeżycia. Więc na przykład jak ja osoba, która uważam się za osobą silną, nie mogą sobie poradzić z tym, to ja sobie wyobrażam, jak to przeżywa osoba na przykład, która jest słabsza. Ona ma totalne załamanie. A jeszcze mieszka w obcym domie, a jeszcze mieszka z dziećmi, bo ja na przykład mieszkałam sama. Wszystkie moje porażki to były tylko moje. A te porażki jej dzielą się jeszcze na dzieci, bo jeszcze dzieci też chcą do domu, płaczą, więc osoba nie może się skupić. I jak ona w tym chaosie ma się po prostu odnaleźć? A jeszcze nie ma żadnego wsparcia, bo każdy na nią mówi, na przykład uchodźczynia do uchodźczyni, o, tobie to jest dobrze, jak nie pasuje, to wracaj do domu. I takie właśnie niektóre nastawienia osoby w ogóle po prostu rozpraszają na maksa i osoba z całkiem przyzwoitej, normalnej, aktywnej osobowości staje się takim nie wiadomo kim. Nie widzi po prostu świata w końcu tunelu. I ja bardzo chętnie się angażuję w różne projekty i wolontarskie, i grantowe, jakie tylko są, gdzie tylko jest słowo aktywizacja kobiet. Bo na przykład niedawno robiliśmy mapę marzeń, to było akurat przed świętem Wszystkich Świętych i tak pomysł wpadł do głowy, bo dużo mówimy o naszych marzeniach, bo właśnie cele zaczynają się od marzeń. Jak nie ma marzenia, to trudno budować cele. Bo ja na przykład nawet pracując na kuchni, ja miałam marzenia i wiedziałam, czego ja chcę. A potęga podświadomości ma właściwość jednak przyciągać jakieś fajne rzeczy, prawda? I tak samo, kiedy miałam przygody negatywne, cały czas myślałam, o, jutro znowu ktoś mnie oszuka i naprawdę ktoś mnie oszukał. Jednak nasze myśli mają jakąś tam mocną siłę, więc jak mają kobiety takie nastawienie, że im się w tym kraju nie uda, to im się tu nie uda, prawda? To jest logiczne. Jak malowaliśmy mapę marzeń i tych kobiet było 30+, właśnie 35, gdzieś tak około 36, i z nich 30 stwierdziło, że nie mają marzeń. O czym my będziemy dalej mówić? I dopiero po godzinie pracy, po godzinie tam rysowania, malowania, kiedy już taki luz był, kawka, herbatka, ciasteczko, to nagle się marzenia pojawiły. Okazało się, że każda osoba czegoś pragnie. Okazało się, że ich pragnienia to i są marzenia, prawda? I tak powoli, powoli, powoli osoby jakby najpierw zaczęli lubić siebie, a później powoli zaczęły się odkrywać na ten świat. I ja teraz ich spotykam, już na przykład tam minęło od 1 listopada, tam tych 2 tygodnie, są zmiany. I te zmiany będą. A dzisiaj namówiłam jedne pani, że od piątku chcemy robić native klub, taki native speaker, więc ciebie też zapraszam, bo osoby chcą się nauczyć języka polskiego, bo jednak Ukraińcy bardzo dobrze kojarzą język polski, ale bardzo trudno im się mówi w języku polskim, mają blokadę. Więc dzisiaj jedna pani mówi, pani Ulu, a co pani na to, robimy klub native speakerów. I mówię, no to robimy, krótko i na temat. Dzisiaj do pani Grażyny z tematem, ona mówi, Ulu, nie ma problemu, jak ty to ogarniesz, to działaj. No i tak już mamy klub taki, gdzie ludzie mogą się poznać, zintegrować, no i mówić w języku polskim, tylko i wyłącznie. To jest zasada numer 1.
A jak w ogóle poznałaś panią Grażynę Staniszewską? Jak, w jakich okolicznościach? To była bardzo duża przygoda. To się zaczęło jeszcze od portalu Pracy dla Ukrainy. Bo jak przyjechałam do Bielska, a w Warszawie już z Weroniką Marczuk, to miałam takie warszawskie życie, takie życie z charyzmą. I nagle pan Daniel, no mając dobre intencje oczywiście, przyjął mnie do Bielska, gdzie kompletnie nie znałam absolutnie znowu nikogo, nie było znajomych, nie było przyjaciół. Pan Daniel mnie przywiózł i pojechał sobie do Warszawy, a ja zostałam sama. Sama, dał mi mieszkanie, prawda, duży dom, wszystko fajnie, ale cztery ściany i ja, i praca, i nic poza tym. I ja tak pracowałam, żeby nie oszukać, niecały miesiąc, gdzieś trzy tygodnie, i zaczęłam marudzić, że już mam dość tego Bielska, że ten świat się kręci tylko sfera bolek i lolek, że już mam dość, pakuję walizki i wyjeżdżam do stolicy. I tu nagle pan Daniel wraca z tej Warszawy na rozmowę z Ulą i mówi, co tobie się tu nie podoba? Czy masz kiepskie warunki mieszkaniowe? Mówi, no nie, mam super. Masz kiepską pracę? Mówi, nie, praca super. A co tobie nie pasuje? Miasto mi nie pasuje. No a co tobie nie pasuje w tym Bielsku? Ja mówię, tu jest cicho. Ja potrzebuję życia. A on, wiesz co, Uleczko? Osoby słabe pakują walizki i jadą do Warszawy, a osoby mocne robią tak, żeby Warszawa przyjechała jakby wizualnie do Bielska. I ja mówię, jak ja mam to zrobić? Mówię, a to już ty sobie myśl, jak ty to zrobisz. To już masz wolną rękę, działaj. I tak właśnie wymyśliłam, jak dzisiaj pamiętam, 1 maja 2016 roku wydarzenie Wielkanoc polsko-ukraińską, na którą właśnie zgłosiła się pani Grażyna, bo ona była miłośniczka Ukraińców i Ukrainy od zawsze. I pan Daniel udostępnił mi jakby lokal, gdzie można to zrobić, pomógł mi też zakupy zrobić, bo ja wtedy nie byłam jeszcze takim oligarchiem, żeby sobie pozwolić nakarmić tam 20-50 osób, których zwołałam, więc on mi też jakby finansowo też pomógł na początku. Ja po raz pierwszy w życiu zrobiłam paskę wielkanocną, przygotowałam wszystkie poczęstunki, rzuciłam hasło na Facebooka i przyszło około 50 osób. I Ukraińcy, i Polacy. I to był taki start wszystkich tych fajnych wydarzeń integracyjnych, które do dzisiaj zostali w Bielsku. Takie fajne tradycje. I przyjechała pani Grażyna, też znajomymi swoimi. I to jakby właśnie był ten moment kluczowy, kiedy poznałam panią Grażynę tak prywatnie, w takim fajnym gronie. Później z panią Grażyną pomyśleliśmy, że trzeba coś robić dalej, że to był fajny pomysł. I wymyśliliśmy od Jana do Iwana, prawdopodobnie, którym znasz, kojarzysz, na rynku robimy każdego roku w lipcu. Później pojawiło się Boże Narodzenie polsko-ukraińskie. Zawsze robimy 6 stycznia, więc zapraszam. 6 stycznia, powiem, że w 2019 roku mieliśmy 2 Bożych Narodzenia, bo przy jednym stole było 200 osób, 100 Ukraińców, 100 Polaków. I wow. Jeszcze zrobiliśmy drugą taką samą turę, bo było zgłoszonych 400 osób. Więc było 2 razy po 200. No, to było takie największe wydarzenie przed pandemią. W czas pandemii oczywiście musieliśmy ograniczyć właśnie spotkanie, bo przepisy covidowe nas do tego zmusili, ale w tym roku miasto nas pomogło i zrobiliśmy wielką Wielkanoc polsko-ukraińską w Parku Słowackiego pod tym namiotem takim dużym. To tam było też dużo osób. Tam było bardzo dużo osób. Też każdy coś się przyczynił, coś przyniósł, był koncert, było bardzo fajnie. Więc ta znajomość z panią Grażyną zbudowała taki most porozumienia polsko-ukraiński i działamy właśnie do dzisiaj, już w różnych aspektach, nie tylko kulturalnych. I właśnie ten dzień 1 maja jest dniem, kiedy właśnie powstała inicjatywna grupa Ukraińcy w Bielsku. Bo właśnie wszystko się zaczęło od tego dnia, a te 1 maja pamiętam bardzo fajnie. Wspominam do dzisiaj. No i tak powoli ta się grupa rozkręciła i miała około 600 osób do niedawna, a teraz jak pojawiły się uchodźcy, to już jest ponad 1000 osób w tej grupie. Wow, no to tegoroczna Wigilia to w ogóle będzie chyba rekordowa, biorąc pod uwagę ilość osób, także trzymam kciuki i chętnie się wybiorę. A powiedz mi, w jakie działania obecnie jesteś najmocniej zaangażowana aktualnie? No oczywiście w wydarzenia kulturalne jak najbardziej, bo jeżeli wszystko będzie dobrze, to jeszcze zrobimy Andrzejki polsko-ukraińskie, bo takie miały miejsce w 2019 roku. Później z pandemią to jakby to ten jakoś tak nam nie wyszło. Mam nadzieję, że w tym roku nam się uda, ale jeszcze dopiero planujemy te wydarzenie, więc ten każdego roku do nas przyjeżdża Święty Mikołaj, to już jest tradycja na rynku.
więc myślimy, że w tym roku też spotkanie z Mikołajem się odbędzie. A w tym roku w ogóle mieliśmy bardzo dużo wydarzeń, bo poza od Jana do Iwana jeszcze 10 września mieliśmy koncert wdzięczności dla Polaków. I też było bardzo fajnie, bo moje dziewczyny z Ukrainy przygotowali poczęstunki dla Polaków i powiem, że sama byłam przeszczęśliwa, że tak się fajnie zaangażowali. Że nie trzeba było ich motywować, tylko to była bardziej ich inicjatywa, co przygotować, w jakiej ilości. Ja tylko organizowałam koncert, a oni się sami organizowali na szczęście. A czy my, mieszkańcy właśnie Podbeskidzia, możemy w jakiś sposób pomóc no, tobie, twoim rodakom w obecnej sytuacji? Czego jakby najbardziej tutaj potrzebujesz, jeżeli chodzi o taką pomoc? Najbardziej pomocy potrzebują dzieci, bo jeżeli osoby dorosłe jeszcze sobie jakoś radzą, to właśnie było dużo projektów dla dzieci, ale teraz jest ich coraz mniej. Więc idą święta i fajnie by było coś dla tych dzieciaków zorganizować. Bo powiem szczerze, że nie wiem, czy będę miała takie możliwości, żeby właśnie wszystkich dzieciaków, które przyjechali tutaj, ogarnąć, bo to jest po prostu niemożliwe, bo tych dzieciaków naprawdę jest bardzo dużo nowych. I fajnie by było zrobić takie miejsce spotkań dla tych dzieci i właśnie integracji, bo jeżeli dzieci, które chodzą do szkoły, jeszcze mają jakiś kontakt z tym światem, prawda, polskim, to trudniej jest tym dzieciom, które mają naukę online. Bo oni cały czas mają tylko laptop, dom, dom, laptop i nic poza tym. Więc nie mogą znaleźć przyjaciół, nie mogą znaleźć znajomych. I to jest takie trochę smutne. I właśnie ta grupa docelowa też potrzebuje wsparcia. I fajnie by było, jakby coś takiego się pojawiło, jakiś taki, czy klub dziecięcy, czy jakieś takie miejsce, czy taka wyspa, gdzie można się po prostu spotkać dzieciakom w różnym wieku. Bo są takie u nas kilka grup, tam na przykład teenager group, czy tam kids club, to takie dla dzieci mniejszych, gdzie na przykład są wspólne jakieś wycieczki, grali wspólnie planszówki, to znaczy, że coś troszeczkę się robi, ale naprawdę tego jest tak dużo, żeby fajnie było, jakby było jakieś jeszcze dodatkowe wsparcie, żeby jakiś pomysł fajny. O. Tak, jest też właśnie, no, szerokie grono tutaj mam z Ukrainy, w jaki sposób, jak oceniasz, jakie one mają największe tutaj problemy? Najtrudniej to są mamom, które są w ciąży, to taka grupa bardzo wrażliwa. Później matki, które dopiero urodzili dzieci, bo oni też mają różną sytuację życiową, tym bardziej, że te matki przyjechali bez mężów, więc są tak jakby byli normalne rodziny i nagle stali się tysięcy samotnych matek, więc to jest dla nich trochę taka tragedia. Bo na przykład do mnie przychodzą na konsultacje mamy i czasami wybieramy szkołę czy jakieś warsztaty dla dzieci i mąż jest na wojnie, matka dzwoni, słuchaj, Georgii, a czy ten warsztat podejdzie dziecku, a czy taka szkoła, a czy takie ubranie? I ja rozumiem, że ta osoba nie umie sobie radzić w obcym kraju. Po prostu jakby z tym mężem, nie daj Bóg, coś się stało, to już koniec. Po prostu takie są na przykład, bo w Ukrainie w ogóle bardzo dominuje patriarchat, gdzie na przykład mężczyzna wszystkim zarządza. Więc te kobiety sobie tu po prostu nie radzą. Ani emocjonalnie, ani psychicznie i nie widzą, gdzie mogą na przykład uderzyć. Bo na przykład jak do mnie przychodzą, ja nie mogę im poświęcić cały czas, bo takich mam tysięcy dziennie, więc mam też limit czasu. Rozumiem. A one między sobą w jakiś sposób się integrują w jakieś grupy, chociażby może, nie wiem, facebookowe, czy jakoś utrzymują kontakt przez... Póki co, z tego co ja obserwuję, to bardziej się łączą po interesach. Na przykład ktoś ma rękodzieło, to tam się łączy taka grupa, które się zajmują tam malarstwem, rękodziełem. Ktoś śpiewa, taka grupa, taki mini, podgrupki. A czegoś takiego poważnego póki co nie obserwuję. Zmierzamy już powoli do końca naszego wywiadu. Powiedz mi, co byś chciała przekazać tym moim obserwatorkom? Może, nie wiem, tutaj troszkę już się osiedliłaś na dłużej w naszym Bielsku. Co tutaj najbardziej ci się w ogóle podoba w naszym regionie? Co byś przekazała tym naszym mamom? Powiem, że Bielsko jest bardzo piękne miasto. Ja niestety to zaczęłam spostrzegać dopiero w tym roku, kiedy wybuchła wojna. Bo ja cały czas mieszkałam na różne miasta. W Bielsku tylko miałam jakby nocleg, jak to dzieci nazywali, żartując.
I właśnie to moje dzieci pokazali, bo ja chciałam to wyjechać do Krakowa, bo tam miałam projekt, to wrócisz do Warszawy, ale moje dzieci powiedzieli: nie, mamusiu, my zostajemy w Bielsku, ty możesz jechać gdzie chcesz. Więc te Bielsko dla nich stało domem już od pierwszego dnia, taka miłość z pierwszego wejrzenia. Ja potrzebowałam trochę więcej czasu na tą miłość i dopiero w tym roku odczułam, że właśnie Bielsko to jest taki mój drugi dom. I co ja bym chciała powiedzieć wszystkim mamom? Wiem, że większość osób, które ogląda na przykład teraz transmisję, to są osoby, które w jakiś sposób też się dołączyli do tego, co się teraz dzieje na Ukrainie. Wiem, że ktoś wspomógł finansowo, ktoś przyniósł jakieś rzeczy, ktoś na przykład pomógł jakiejś mamie. Więc na początku bym chciałam wszystkim mamom podziękować, im, ich rodzinom, za to wsparcie, bo naprawdę to, co robicie, to jest niesamowite. I to, co ja odczułam w Bielsku, jaka moc miłości tutaj po prostu się przylała za tych ostatnie 9 miesięcy, to się po prostu w głowie nie mieści, naprawdę. Aby ta taka miłość została na dłużej, jeśli by się po prostu nauczyć budować te relacje, bo my z swojej strony też uczymy budować te relacje osób z Ukrainy, bo po tym, co przeżyli, oni muszą się nauczyć po prostu żyć, te osoby, które tu zostają. Więc miałam wielką prośbę, jeżeli ktoś z Was na przykład ma możliwość wesprzeć, czy pomóc, czy podpowiedzieć, to po prostu to by było fantastycznie, bo czasami taka mała pomoc jest fantastyczna, a ktoś może być po prostu aniołem stróżem dla tej osoby, nawet nie wiedząc o tym. Tak na przykład mój Andrzej, moja Weronika, mój Daniel, pani Grażyna, oni po prostu są moimi aniołami, takimi, oni o tym nie wiedzą, ale ja o tym wiem i to jest najważniejsze. A w jaki Bo i ty sposób? też jesteś moim aniołkiem takim już malutkim. Dziękuję. Wiesz co, a w jaki sposób można by się z tobą skontaktować, gdyby takie osoby chciały pomóc coś kupić? Można pisać albo na inicjatywną grupę Ukraińcy w Bielsku-Białej, bo tam zawsze jest jakiś administrator, który koresponduje na bieżąco, bo ja nie jestem taka bystra, ja jestem taka trochę zabiegana. Lub można bezpośrednio pisać na mojego Facebooka, jeżeli można, to po prostu podasz link gdzieś tam, Dobrze, jeżeli się podamy da. link w komentarzu do Twojego prywatnego profilu, tak? Tak, do Facebook. prywatnego profila można podać. Dobrze, super. Ula, jesteś dla mnie no, niesamowitą wojowniczką. W ogóle całe Twoje życie jest przykładem ciągłej walki. Najpierw o dobro swojej rodziny, swoich dzieci, później rodaków z Ukrainy. No, jesteś wzorem takiej i pracowitości, wytrwałości, determinacji, a przy tym wszystkim skromności, pokory i takiej otwartości na drugiego człowieka. Także mega, mega cię podziwiam i dziękuję ci, że przyjęłaś zaproszenie. Mogły cię też moje obserwatorki poznać, bo już gdzieś tam kiedyś pojawiłaś się na okładce magazynu, także nie jesteś zupełnie taka obca, ale no, w tym wywiadzie myślę dużo bardziej dałaś się poznać niż na łamach magazynu, bo to jednak zupełnie inne realia, tak się spotkać na żywo. Także dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję wszystkim Beskidzkim mamom. No i życzę dużo zdrowia, samych sukcesów, no i spełnienia marzeń, bo jednak marzenia są najważniejsze. Zdecydowanie. Trzeba marzyć i dążyć do realizacji tych marzeń. Ja mam dla ciebie w prezencie od naszego tutaj sponsora kartę podarunkową Wow. na zakupy do Sarniego Stoku, także przekażę ci ją osobiście albo wyślę. Jak również Dziękuję. dla naszych tutaj obserwatorek też jest taka karta do zdobycia. Wystarczy, że w komentarzu pod wywiadem napiszecie, czym lub do czego zainspirowała Was historia właśnie Uliany. Macie na to cały tydzień, także możecie się rozpisywać. Dziękuję ci, Ula, jeszcze raz. I dobrej, spokojnej nocy dla ciebie, twojej rodziny, wytrwałości i, no i sił do tego, co robisz, bo robisz bardzo dużo. Dziękuję. Tobie życzę też samych sukcesów, oczywiście, żeby Beskidzka mama była zawsze z nami, bo jest bardzo fajna. No i samych sukcesów, i zawodowych, i prywatnych. Dziękuję ci bardzo. Ja się w takim razie już żegnam ze wszystkimi tutaj obserwatorami. Dajcie też znać w komentarzach, jak wam się podobało. I do następnego wywiadu, który już za 2 tygodnie będzie wydarzenie, które zapowie też kolejną heroskę. Dzięki i do zobaczenia. Do widzenia. Pa! Pa!